Witajcie! Z tej strony oczywiście Starkej. I siostra. Tak, w tle siedzi siostra, jak zwykle. No. I dziś jest wielki dzień w Graveyard Keeperze, kiedy nareszcie będziemy mogli... I twój wielki. Cicho, siostra, miałaś nie przeszkadzać w ogóle. I nie odzywać najlepiej. No ale kontynuując. Wielki dzień, robimy stanowisko montażowe, tak zwane, inaczej pracownia cisielska 2. Plus, jeśli dobrze wyliczyłem, możemy jeszcze ogarnąć początki lepszych nawozów. Tak więc rozumiecie, jest naprawdę dobrze. No, pod waszą nieobecność rzecz jasna trochę się pozmieniało, nie jestem już gotowy pod wieloma względami. Ale dobra, zajmijmy się może teraz pracownią dwójką. Cztery skomplikowane, serio? To wszystko czego mi brakuje? No to proszę, raz, dwa się tym zajmiemy i będzie wszystko załatwione. Jak de facto teraz chyba jesteśmy już mistrzami produkcji drewna. Tak naprawdę, no nie sądzę, żeby było cokolwiek z drewna, czego nie jestem w stanie już wytworzyć. Jeżeli nie klikam na jedynkę. Nie, to musi być dwójka. Dziwny, bo wygląda prawie jak jedynka. Może da się to przekształcić? Okej, dobra, da się przekształcić na szczęście, to tam nawet przeoszczędzimy trochę miejsca. A nie, dobra, jednak profesjonalniej wygląda. Oczywiście można robić dalej stalowe dłuta. Poprzez ulepszanie inne takie aspekty. I stalowy pancerz nareszcie. Jak widzę, soczewki i inne dziwactwa też tu dalej są. Ale najlepsze, stalowy pancerz. Wiecie co, nawet zrobię go od razu, to... Będę mógł już chodzić do lochu bez obaw, że zaraz zginę czy coś od jakichś złych, niedobrych bestii. Bo wiecie, tam już było dosyć niebezpiecznie. Stalowa zbrojka wydaje się być dużo lepsza niż ta podstawowa. No i proszę, okazuje się, że zrywanie z ludzi skór było zbędne. Bo mamy już lepszą zbrojkę, która w ogóle nie potrzebuje żadnej skóry. Ale dobra, to jest, powiedzmy, aspekt na teraz, a potem szybko trzeba biec do dziadka w wieży rybackiej, czy tam w sumie latarni morskiej jakiejś wieży rybackiej. Przekazać mu kwas, może to pomoże ruszyć jakiś tam wątek z Necronomiconem. I wiecie, to pomoże z wąszem, to pomoże znowu dla niego załatwić i w ogóle. I uwaga, uwaga, czy... Tak, grabarz Bob był na tyle mądry, że już ubrał sobie stalowy pancerz. Oczywiście ubrał go pod koszulę, nie widać niczego, bo jakby inaczej... Musiała to być gra z typu... Mamy za mały budżet, żeby zrobić różny wygląd postaci w zależności od pancerza. Ale wiecie, mnie to wielce nie przeszkadza, tak czy siak. Ważne, że jesteśmy chronieni. A to jak już to będzie wyglądało wizualnie, to druga sprawa. Dobra, osiołek wieży trupka. No tak, zapłaciłem marchewkami. Warto będzie może się przyjrzeć. Ale to za chwilę... Nie muszę chcieć. Siostra, cicho, proszę cię. No ale to nie będzie raczej teraz kwestia zbyt istotna, bo w pierwszej kolejności chciałbym jednak... No właśnie, zająć się teraz aspektem kwasu, potem może jeszcze czymś innym. I w sumie... Mogę powiedzieć, że chyba priorytetem nad priorytetami, czyli najważniejsze dla mnie ze wszystkich możliwych rzeczy, będzie ogarnięcie bardzo porządnych nawozów. I wiecie, żeby winiarnie rozruszać, zrobić te wina dla Inkwizycji i w ogóle. Bo nie wiem czemu wydaje mi się, że Inkwizycja jest aż zbyt mocno powiązana z wątkiem głównym. Bardziej niż cokolwiek innego chociaż. Nie ukrywam, na obecny moment wydaje się, że wszystkie aspekty... Dobra, prawie wszystkie. Jednak się zazębiają, co daje taki, powiedzmy, poczucie, że albo zrobisz wszystko, albo nie zrobisz nic. No ale dobra. Trupek dostarczony. Mam kwas. No to kwas. Powinno być go aż nadto. Super. Narzędzi naprawczych nie mam, nie mogę pytać o Necronomicon. No i niestety się teraz tak trochę zepsuło. Jak nie będę ukrywał, nawet nie wiem za bardzo, co mam zrobić. Nie wiem, może udałoby się coś załatwić jakoś. Może z wątrzem nie pogadałem, czy jakoś cokolwiek. Ale no niestety to trzeba będzie sprawdzić w dzień, kiedy on będzie obecny, a... Do tego dnia mam prawie cały tydzień, więc... Wątpię, by dzisiejszy odcinek był tym, w którym poznamy tajemnicę, co zrobić, żeby ruszyć wątek, bo... Póki co wydaje się, że się pogubiłem się całkowicie. A co za tym idzie, nie jestem w stanie, no, robić postępu. Niby smutne, ale z drugiej strony
tak czy jak wydaje mi się, że ogarniemy wszystko wcześniej czy później bezproblemowo. No a teraz, skoro już oddaliśmy kwas, pora wziąć trupka, położyć go na stół, niech sobie tam spokojnie gnije. I zajmiemy się nawozami. Oczywiście, jeśli trupek będzie złej jakości, to przy okazji wyciągniemy z niego, co się da z niego wyciągnąć. Wykorzystamy to później w jakichś innych, niecnych celach. Typu przerobienie go na kotlety, które potem sprzedamy, czy coś. No ale to jednak będzie aspekt drugorzędny, jak mówiłem, bo pierwszorzędne są nawozy. Okej, trupek stracił 2%, czyli dosyć szybko byłoby zareagował. Fajnie. I zobaczmy. Nawet ten trupek. Temu jednemu odpuszczę spalanie. Niech dostanie porządny grób i się cieszy. Dobra, jednak chyba nie uda się, bo widzę, że już oczywiście zrobiłem błąd chirurgiczny i jakość ciała się pogorszyła. W sumie mógłbym dalej próbować się tym zająć i jakoś go jeszcze polepszyć, tylko że niestety nie wiem, jak to działa, więc... No trudno, jednak pójdziesz na spalenie, gościu. Nie chciałem tego, ale musisz. Za słaby jesteś na mój cmentarz. Tak więc czaszka, mięso. I zanim zajmiemy się resztą, to trzeba zobaczyć, co jest potrzebne na kolejny stos. Bo pamiętam, że chyba wszystkie już zużyłem. A nie, dobra, jednego stosa jeszcze mamy pogrzebowego, więc... Można spalić trupka spokojnie. I jeśli tak dalej pójdzie, to już niedługo może uda się właśnie załatwić wszystko, co jest potrzebne, żeby móc budować te czaszki na ścianie. Wiecie, tam wątrza, może tego przekona do pomocy czy cokolwiek. Chociaż nie będę ukrywał, nie czuję, żeby to był dobry pomysł, patrząc na to, że prawdopodobnie on jest tym całym mrocznym kultystą, ale... Jak wiecie, nie mam za dużo wyboru. O proszę, zombiek skończył książkę. Co my tu mamy? Książka niebieskich punktów. Mogło być gorzej, powiem szczerze. Dobra. Oczywiście jak dostałem książkę, to już ją używamy, bo czemu nie? Teraz tak, warsztat kościelny był tutaj. A nawozy robi się jak? No jasne. Wzmocniony nawóz albo nawóz wysokiej jakości. To wymaga eliksir energetyczny, a to wymaga stymulator wzrostu. Gdybym jeszcze w ogóle wiedział, jak... No, jak ogarnąć te wszystkie rzeczy. Ale niestety nie wiem, więc no. Mam nawozy, a nie wiem, jak z nich skorzystać, chociaż... Dobra, ten jeden raz może jestem w stanie zajrzeć na moją ściągawkę, którą sobie przygotowałem kiedyś na wszelki wypadek, jakbym się zaciął z alchemią. Ale dobra, nie chciałem za bardzo tego stosować, jednak teraz mi już to za bardzo wyboru nie daje. I w sumie właśnie, jak widzicie, też kościół już przygotowałem, więc zanim zaczniemy mszę, to warto byłoby pogadać z biskupem i wiecie, no, zobaczyć, co teraz. Dobra. Uwaga, uwaga, biskup już jest. I kościół wygląda nieźle. Kościół aż lśni, wasza świętobliwość. Dialog się źle wyświetlił, no ale tak, tak. Nie ma w ogóle porównania z miejską katedrą, ale jest całkiem niezły, jak na zwykły kościół. Jeszcze tylko kilka kroków, a będziemy mogli ulepszyć ten teren czy ten kościół. A, swoją drogą, zapomniałem wspomnieć, że by cokolwiek zbudować na ziemi należącej do króla, musisz posiadać pozwolenie na budowę. I jeśli chodzi o jego zdobycie, musisz sobie niestety radzić sam. Staram się za wszelką cenę unikać bezdusznej, chciwej biurokracji. Aha, czyli pozwolenie na budowę trzeba załatwić. To było chyba w prawym obywatele. Nie, zezwolenie na budowę było jeszcze dalej. Papiery prawego obywatela? A. Okej, nawet nie wiem, zezwolenie na budowę 20 srebra? Ojejuśku. Chyba tego nie ogarniemy dzisiaj. No niestety, czyli za tydzień. Ale jak widzicie, kościół staje się coraz lepszy, więc jeszcze chwila i będziemy mieli wszystko. Dobra, nawet nie będę się skupiał na tym. I uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, znalazłem receptę na stymulant
wzrostu, więc udało się, będziemy mieli lepsze nawozy. O ile mam jeszcze składniki, bądź co bądź. No i pozyskanie ich nie powinno być trudne, więc damy radę. Teraz ile dostanę? Bo oczywiście cmentarz też trochę poogarniałem, więc... Zyski są niewiele większe. No ale nie ma co narzekać. Wiara jest? Jest. No nieźle. Mam już 6. Tak więc, dobra. To teraz tak. Popiół. Raczej to drugie będzie nie będzie problemem, bo ponoć robi się to z ekstraktu życia tego całego, czy wiecie, życia tego żółtego, tylko w wersji płynu. No i właśnie z popiołu, ale nie wiem, czy mam jeszcze jakiś popiół w zapasie. Niestety już zużyłem cały. Niestety wygląda na to, że cały został zużyty, więc trzeba iść zobaczyć, czy już się zwłoki ogarnęły. Bo jeśli tak, to teraz mi nie zostało już nic innego, jak tylko pójść, stworzyć to, a potem zająć się nawozem. W tym jeszcze tak przy okazji, jeśli mamy tego składnika drugiego, a nie sądzę, żebyśmy mieli, to wiem, co go daje, bo to akurat pamiętam. Nie wiem, czy z moich przygód, kiedy oglądałem wyjątkowo Graveyarda, czy z moich już odkryć własnych, ale jak mówiłem, wiem, co to tworzy, więc to nie będzie raczej problem, tylko pytanie, czy to znajdę teraz jak na złość. Potrzebuję tylko żółtego kwiatka albo tej całej larwy po czwarki jakoś takoś. No wiecie, to co tutaj powstaje z kompostownika. Ze swoją drogą powinien pracować, a nie jak zwykle się obijać. No dobra. Jeszcze póki w sumie tu jestem, to można wziąć zbiory, podkładać wszystko rzecz jasna na miejsce. I już nie będziemy nic zasadzać, dopóki się nie ogarnie. No, jak to się nazywało się? No. Lepszego nawozu, więc zabieram co mam zabrać. Co mam zostawić, to zostawiam. Do tej pory nie wiem, czemu noszę ze sobą ten piach czy inne rzeczy. Trzeba będzie odłożyć. W sumie nie kojarzę, czy pokazywałem wam to już, czy nie, ale też przy okazji zrobiłem spore porządki we skrzyniach, więc... Jeśli tego jeszcze nie widzieliście, to teraz zobaczycie i będzie dobrze w sumie. Bo bądź co bądź, był taki harmider, że no. Proszę, tutaj mamy narzędzie, rzeczy metalogenne, glina i piachy. No w sumie właśnie, jak jesteśmy przy glinie i piachach, to pora piach odłożyć. No, a w tym miejscu jest kamień i drewno. Jak widzicie, fajnie wszystko poukładane. Zero problemów. Ja jestem bądź co bądź zadowolony. Też nie ukrywam, za dużo grindu dla mnie. Ostatnio naprawdę to już bywa męczące wręcz. Ale dobra. Teraz tylko najważniejsze pytanie, czy ja mam dostęp do tego. Do mielenia... nie. Do mielenia pędraków nie mam dostępu. Więc czas zbadać pędraka. Nic szczególnego nie będzie, dowiem się tylko. Brak energii, no jasne. A nie ma co żyć. Dobra, zeżremy tak trochę tych robalów, wiem, fuj i w ogóle, ale trzeba. No, płyn i esencja, pełno zielonych punktów, które są do niczego teraz potrzebne. Chociaż do niczego. Jaśku. Dobra, siostra, idź mi powiedzieć, że zaraz podejdę. Dobrze. Zaraz podejdzie. Powyciągać. Wyruty. Słyszałem, siostra, nie musiałaś tego powtarzać. No ale dobra. Uwaga, uwaga, wielka chwila. Czy... tak. Recepta była prawidłowa, więc... w sumie 4 takie by się przydało ogarnąć. Dobra. Spróbuję, może się uda. Mam 2, 3 i energii brak. Ja to zależy, ile się da tych robaków i... miejmy nadzieję, że na tych robakach dam radę dolecieć do wszystkich. W sumie robaków mi zabrakło. Ale dobra, to nie jest problem, patrzę na to, że teraz przynajmniej już ogarnąłem, co miałem ogarnąć. A, no tak, w sumie mam robaki przerobione, ale jeszcze nie przygotowane roztwory, więc...
Chcę pracować 4 razy, to robiłem, miałem zrobić 3 razy. A nie, dobra, zrobiłem 3. Nie jestem aż takim idiotą. Dobra, to idziemy spać i zaraz będziemy mieli pełno nawozu. Bo nie wiem, czy wybrałem ten prawidłowy, tak szczerze, bo w sumie nie znam efektów za bardzo tych nawozów, więc wybrałem po prostu ten jeden, który mi się bardziej podobał. Dobra. Jak mówiłem, niestety jestem tyle lamą, że standardowo nie sprawdziłem, jak to może działać, czym w sumie... No nie sprawdziłem, ale... Tak naprawdę to nawet nie wiem, jak to powinno działać, czy jak będzie działać, bo pierwszy raz się z tym spotykam. I jak zwykle znowu nie myślę, co robię. Dobra. Więc popiół. Do tego to coś. I mieszamy. I w sumie to jest takie dosyć czasochłonne, ale... No, akurat proces jest na tyle krótki, że... Tym razem będę taki wredny i wam tego nie wytnę. Dobra. I mamy wszystkie stymulatory wzrostu. Teraz tylko przemieszać to na 40 worków nawozu. I miejmy nadzieję, że starczy mi to chociaż na chwilę. Bo jeśli nie, to... Średniawo. Bo nie ukrywam, to jest moja chyba jedna nadzieja na to, żeby... Zacząć porządniej, no wiecie, zajmować się wszystkim, co tu mam pochowane na, jak to się nazywa, na moich farmach. Dobra. Tak więc, idziemy. I żeby nie było pierwsze, to właśnie zacznę od winogron, bo jednak na nich mi najbardziej zależy. Fajnie by było, gdyby udało się jakoś już porządniej rozrosnąć tylko. O, proszę. Wyrosły moje 2 winogronka. 5 nasion, fajnie. 9 nasion. Czyli się zwróciło. Dobra. Dodaję tylko... jeden efekt. No cóż. Czy będą rosły znacznie dłużej, niż gdyby rosły na... zwykłym torfie. No niestety, ale... Coś za coś. Zrobiliśmy nawóz, który bądź co bądź chyba... Mam nadzieję, że można da złotej jakości winogrona. Bo w sumie złotej jakości sok z winogron daje mi gwarancję srebrnych winek. A srebrne winka daje mi gwarancję tego, że wiecie, udało się załatwić zadanie dla Inkwizycji. A wykonanie zadania dla Inkwizycji gwarantuje mi to, że Inkwizycja mnie polubi. A jak Inkwizycja mnie polubi, to już sami sobie dopowiedzcie co dalej, bo to jest już raczej oczywiste. Dobra, więc zarzucamy ten nawóz i buraki. Lepszy nawóz i tutaj kapusta. Znowu lepszy nawóz, tym razem zboże. Lepszy nawóz i znowu zboże. Czyli na to już się chyba nie da zarzucić. Zboże już nie ma niestety, ale mamy... Znaczy cokolwiek mamy? Ano nie mamy, skończyło się. O! Co? Chwila, to można mieszać nawozy? Okej, dobra, na przyszłość już wiem. Będzie trzeba mieszać nawozy, może dadzą jeszcze lepsze efekty czy coś. I w sumie zobaczmy, co mamy jeszcze tak na spisie rzeczy, które trzeba załatwić. Narzędzia naprawcze to nie teraz, wino niestety nie teraz. Zezwolenie na handel. W sumie zezwolenie na handel trochę będzie kosztowało, ale może się uda. Dobra, jednak mniejsza z tym, pora iść sprawdzić, gdzie pochowam wszystkie certyfikaty pogrzebowe. No i wraz z nimi nareszcie pójść sprzedać wszystko, co mam do sprzedaży. Z miejmy nadzieję sporym zyskiem, bo jednak zezwolenie na rozbudowę i inne tego typu rzeczy nie były tanie. I w sumie coś zacząłem teraz już, nie będę ukrywał, obawiać, że nie mamy w zapasie żadnych papierów pogrzebowych. Jedyne, co nam zostało, to w sumie handel mięsem, który jest zbyt zyskowny, jak sam już się przekonałem, za bardzo nie jest. Serio, żadnego papiera nie ma? Dobra, to jednak nie idziemy nigdzie.
Jedyne, co mi tak zaraz przychodzi na myśl, nie, na raczej do głowy. Wiecie, co można byłoby załatwić, to chyba pójdziemy sobie do lochu w takim razie. Przetestować nową zbrojkę, jak to będzie. Żeby nie było wszystko, odkładam na razie tutaj, jak leci. Bo w sumie, jak się wchodzi do podziemi, to trzeba mieć pusty ekwipunek, chociaż... Nie, dobra, niby pusty, niby narzędzia się przydają, ale... Narzędzia akurat mam ze sobą, więc... Jest dobrze. Dobra, więc lecimy. Poziom 6. Straszne dźwięki. Dziękuję. I można zwiedzać. W sumie miejmy nadzieję, że tutaj nie zginiemy. O takiej porze trupek, serio? Jakiś ognisty nietoperz. Nie, serio, jakiś ognisty nietoperz. I teraz też mogę powiedzieć szczerze, loch będzie jeszcze cenniejszy niż był, patrząc na cały kształt. Złoto. Jak miło. Lubię złoto. Dobra, dobra. W takim wypadku idziemy. I mogę jasno powiedzieć, mój cel nie będzie dostać się jak najgłębiej, tylko znaleźć jak najwięcej nasion. Bo w sumie, jak już się sam przekonałem, chociażby kupiec będzie oczekiwał od nas, żebyśmy zrobili, wiecie, miskę soczewicy złotej jakości, tam w sumie obiady złotej jakości, ale najłatwiej będzie właśnie zrobić ze złotą miską soczewicy i innymi rzeczami. Więc bądź co bądź musimy zadbać o jakość. W sumie, żeby nasiona porządnej jakości zdobyć, to jest jedyne miejsce, które znam. Oj. I coś mówi, że nawet mimo tej zbrojki zaraz nam Bob padnie. No chyba, że magicznym trafem miksturki lecznicze w końcu zacznę dostawać. Oczywiście, że nie. Po co? Po co miksturki lecznicze? Lepiej dawać mi sam złom. Dziap, dziap. I Bob padł. No więc niestety. Stwierdzam, że jednak nie jesteśmy gotowi na te niższe piętra. Niby widzę, że konsekwencji wielkich za umieranie nie ma, no ale... Nie jesteśmy gotowi, więc nie będę na siłę tam łaził i starał się nie wiadomo po co ginąć co 5 sekund. Dobra. I w sumie mam dzień kupca, więc gdyby udało się zezwolić na handel zdobyć jakimś cudem, to możemy ruszyć chociaż jego wątek, ale... No kogo ja oszukuję, nie zdobędziemy tego wszystkiego, więc... Jedyne, co możemy teraz spróbować tak naprawdę ogarnąć, to będzie w sumie albo zbieranie punktów, co jest super nudne, albo nic innego, więc w sumie co ja będę marnował dużo czasu, lepiej marnować mniej czasu i przemedytować do następnej pory. Chociaż w sumie mógłbym kupić więcej nasion winogron i liczyć na to, że w ten sposób szybciej ogarniemy wino, ale... No jednak mamy już te, moim zdaniem, wystarczająco dużo i nie trzeba się tym wielce przejmować. Bo skoro na złym nawozie dawało tak, czasem po 3, 4, nawet 5 nasion, to coś czuję, że tym razem już będziemy dostawać ich znacznie więcej. Plantacja sama się rozrośnie dzięki temu, że właśnie mamy wysokojakościowy nawóz. A teraz przełącza się dzień na dzień wąsza, za teraz. I możemy iść do naszego starego, w sumie, narzekacza. Tak najlepiej powiedzieć, bo on strasznie narzeka na wszystko i wszystkich. I dobra, jest tu coś, co powinien ze sobą wziąć? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że nie, oczywiście, bo jeśli tak, to... No niestety. Nie wziąłem. No i teraz pora zobaczyć, czy jest jakaś inna opcja niż masz Necronomicon. Uwaga, uwaga. Aha. Żmił, czy możesz znaleźć dla mnie kilka przedmiotów? Możesz im pomóc znaleźć coś w mieście? Mogę znaleźć wszystko. Powiedz tylko, o co chodzi. Lustro domy, wiecznie płonący węgiel i słony widelec. Niezłe dziwactwa. Jak zapewne zauważyłeś, pracuję tu nad bardzo ważnym projektem. Mam przez to trochę mało czasu, ale jeśli mi pomożesz, może się odwdzięczę. Aha. Super. Czyli żaden wątek się nie rusza. No nie wierzę. Już liczyłem, że będzie coś fajnego, ale... No widzicie, nic. Po prostu nic. Więc zobaczmy, dla kogoś czy mam jakieś zadania.
Oznacza to, że albo trzeba ruszyć kupca, albo inkwizytora. No i ewentualnie jeszcze srebrna dynia dla Klotyldy, ale to mi się wydaje, że dam po prostu przepisy na jakieś potrawy z dyni i nic więcej. Tak więc, no nie ukrywam, jesteśmy delikatnie mówiąc utknięci. I nie ma dla nas żadnej nadziei. Więc tak. No, okazuje się, że wąż może nam pomóc nawet bardziej niż myślałem, ale no widzicie, niestety to jest nic. Porównanie z tym, co trzeba ogarnąć, więc... Chyba po prostu pora zająć się... Ja powiedziałem winogronami, ale w sumie jeszcze długo zajmie, zanim one wyrosną, więc no... Jedyne, co mi zostało, to teraz nadzieja na to, że mogę czymś handlować, się jakoś szybko zarobić, ale... No nie wiem czym, nie wiem jak, nie wiem po co i gdzie, więc no... Za dużo słowa więc... Dobra... Ach, znowu chciałem to powiedzieć... W takim razie trzeba będzie teraz załatwić szybko jakiś zarobek. Jedyny zarobek, który znam porządnie, to dostarczanie mięsa bądź dostarczanie drewna opałowego. I chyba to drugie trzeba będzie teraz poruszyć, bo mięsa nie mamy jaka, opału trochę mam, to jak mówię, Manusz Widelec, może się uda coś tam ogarnąć. Roślinki dalej tu rosną. I w sumie chyba mam też nowy cel. Trzeba będzie dowiedzieć się, jak zrobić ten napój energetyczny potrzebny do połączenia z... No, z podstawowym nawozem, żeby mieć nawóz jeszcze szybszego wzrostu. Albo zamiast męczyć się z tymi nawozami, od razu wyfarmić to, co trzeba, żeby mieć już nawozy... Proszę. Wzmocniony nawóz 1, wzmocniony nawóz 2. Chyba nazwy są źle przetłumaczone. Nawóz wysokiej jakości 2, i wiecie co? Ja tu widzę, że zaraz możemy te nawozy ogarnąć, więc... Nawet nie będę czekał. Idę pokopać piasek albo glinę. Nawet z wami i zobaczycie, jak działają nowe nawozy. Gdybym to wcześniej zauważył, to bym nie robił 40 worków podstawowych nawozów, że tak nazwę. Bo w sumie można je nazwać podstawowymi, patrząc na to, że pierwszy nawóz to w sumie był tylko torf. Dobra. Widzicie, bardzo żmudna i nudna robota. Ale jedyna, która daje stały dopływ zielonych punktów. No i nawet o jeden więcej niż trzeba wziąłem. Dobra. Super mocne nawozy. Teraz już chyba nie ma najlepszych. Dobra, najlepszych nie ma. Nie ma lepszych niż to, co mamy dostępne. Teraz tylko mieć nadzieję, żeby... O! Ktoś przyszedł po modlitwę. Czy tam po rozgrzeszenie w sumie. Okej. Jedna wiara, jedna powieść. Nic szczególnego, ale zawsze przydatne przynajmniej. Dobra, Bob. Dwa eliksiry energetyczne i polepszacz smaku. Polepszacz smaku. W sumie nie wiem, jak to ogarnąć, ale już nawet nie będę udawał, że nie chcę ogarnąć, sprawdzę w necie, bo nie zacząłem to już wkurzać. Gdzie to jest? Spokojnie, nie zajmie to długo. Mam odkryte otwarte, jak mówiłem, składniki wszystkich nawozów, więc... To będzie łatwe. Przekaz też energetyczny eliksir, potrzebujemy proszek przyspieszenia i płyn spowolnienia, ewentualnie na odwrót i to daje już ten eliksir energetyczny, czyli przyspieszenie i spowolnienie po prostu połączyć. Natomiast w kwestii, jeśli chcemy polepszać o smaku, to tutaj wydaje mi się, że będzie trochę trudniej, ale może się uda. Potrzebujemy stołu numer 2. Tak więc niestety nie zrobimy lepszych nawozów za szybko. Ale zobaczymy, czy mamy coś ze spowolnieniem i z przyspieszeniem. No, nie mamy spowolnienia ani przyspieszenia w formie płynnej, więc... Cicho, siostra, nie stękaj. To fajnie, że miałeś prawie złoty puchar, ale nie musisz mi teraz przeszkadzać. Wytrzymaj jeszcze chwilkę. Czyli czeka mnie dużo znowu grindu pozanagraniowego. Dobra, nie było tematu. Widzimy się za chwilę, jak już nazbieram te 19 brakujących zielonych punktów. Kto by pomyślał, że to tak dziwnie będzie. Tak więc, dobra, wiecie co? To będzie chyba jeden wielki po prostu wyzwań. Piec 3. Ja tego nie ominę. I
stół numer dwa. Więc proszę, połowę mamy już ogarniętą. Do destylatora też potrzeba sporo rzeczy, ale to akurat już nie jest problemem. Tak więc, wiecie co? Tak dużo mi teraz czeka roboty wszelkiej maści, że niestety... No nie dam rady ogarnąć tego teraz. Tak więc, odcinek kończymy. Następny będzie, jak już nagromadzę miliony punktów, po prostu, żeby wszystkie technologie można nawet odblokować. Ewentualnie wszystkie takie, które wydają się przydatniejsze, rozumiecie? A sama w sobie gra powróci, no jak mówiłem, kiedy już będę gotowy. Więc może być trochę dłuższa przerwa od tego. Albo już pospał sobie, mamy w sumie pół godziny. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie niedługo. Jeśli będzie późno, to trudno, wybaczcie. No chyba, że przerzucimy się na live, jeśli internet się ogarnie, no ale to jest taki temat względny. No więc to już tyle, jak się już powtarzam się znowu. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej. No i to wszystko, pa pa.